Fundusze europejskie i innowacje to duet doskonały. Aby dotacje trafiły właśnie do Ciebie, powinieneś udowodnić, że Twój pomysł jest nowatorski, oryginalny i będzie w stanie zainteresować potencjalnych klientów. Zanim rozpoczniesz starania o fundusze europejskie, poznaj historię tych, którzy już osiągnęli sukces. Olsztyński Garden Box to producent ogrodów w pudełku. Można je stworzyć samodzielnie w przydomowym ogródku. Produkt jest wyjątkowo innowacyjny. Fundusze europejskie pomogły jego twórcom zamienić pasję w profesję. Nasz kraj inaczej zaczął podchodzić do kwestii związanych ze środowiskiem, z zielenią, która nas otacza. Widać, że coraz częściej w Polsce powstają różnego rodzaju parki i ludzie coraz bardziej dbają o swoje ogródki. Dbają także o zdrowie. Student medycyny Tomasz Styk wymyślił innowacyjny suplement diety Sandoz. Powstaje on na podstawie inteligentnej ankiety dostępnej online. To jest suplement drugiej generacji. Czyli innymi słowy indywidualny suplement. Jego skład jest każdorazowo dopasowany do potrzeb osoby, która z tego korzysta. Inspirującą historią jest także pomysł na biznes Laury Godek-Miąsik. Jej liofilizowane produkty używane są m.in. przez popularnych sportowców. Z pomocą funduszy europejskich stworzyła w Kielcach miejsce pracy dla dziesiątek osób. Naszych posiłków używał Aleksander Doba, trzy razy przepływając Atlantyk kajakiem. Jest w naszym teamie Adam Bielecki, Andrzej Bargiel używa naszych posiłków. Swoje miejsce pracy i miejsce na ziemi z pomocą funduszy europejskich stworzył także pochodzący z Ukrainy Wadym Melnik. Jego roboty grają nie tylko w piłkę nożną, a RoboSoccer to nie jedyny biznes tego innowatora. Z funduszy europejskich wiele z tych rzeczy, które teraz robimy i rozwijamy, byłoby po prostu niemożliwe, bo nie mielibyśmy tak szybkiego wejścia na rynek. Nawet pod Tatrami fundusze europejskie pomagają osiągać sukces. Krzysztof Cudzich na co dzień mieszka w Bukowinie Tatrzańskiej i to tu na licznych wzniesieniach wymyślił patent na rowerową przyczepkę o jednym kole. Nasza przyczepka jeździ już w 72 krajach na świecie, natomiast odbyła już spektakularne wyprawy. Przemierzyła pustynie australijskie. Widać, że od Mazur po Tatry fundusze europejskie wspierają innowacyjnych. Są trampoliną do sukcesu. Może będą nią także dla Ciebie? Sprawdź na www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.